We'll always love you. Wiesz, ja mam okropny problem, jak ty śpiewasz w lesie, bo ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić wtedy. My darling. Co ja mam? Siedzieć, patrzeć? Co mam robić? Udawać? Prowadzić? Hello! Dzisiaj mamy bardzo ważny społecznie temat, mimo że jest środa, powinien być jutro. No, tak. De facto! De facto! De facto! Skąd znasz takie trudne słowa? Nie znam, nie znam. Używam go randomowo i liczę na to, że ludzie nie zauważą. Karolina mnie pyta, kochani, jak smakujecie zupa? Ja tak, nomen omen pyszne! A tak, koniec śmiania, bo to jest poważny temat. Poważny i poważnie społeczny. Wiadomo, że nauczyciel to jest jeden z najstarszych zawodów, prawda? Zgodzisz się ze mną? Zupełnie, bo jest obok prostytucji. Tak, tak, wiedziałem, że to powiesz. Tyle lat, ile ten zawód istnieje, no. Nikt jeszcze nie potrafi go w pełni doprecyzować, doprofesjonalizować ten zawód, żeby każdy był dobrym nauczycielem, kto idzie i stara się być nauczycielem. Kim jest dobry nauczyciel, to jest najważniejsze. Czy każdy może być dobrym nauczycielem? Nie. Ja już wiem, że nie każdy. No, to jest oczywiste. I powstał pewien eksperyment w Stanach Zjednoczonych. No, albo gdzieżby inaczej. Albo gdzieżby inaczej. Który wyszedł z tego, że podczas pierwszego roku pracy prawnicy, inwestorzy, programiści, lekarze, że mogą zarobić nawet więcej niż 100 tysięcy dolarów w Stanach Zjednoczonych, natomiast nauczyciele niosą ze sobą pewien bagaż wiedzy, mogą zarobić pomiędzy 64 tysiące a 76 tysięcy dolarów rocznie, co jest znaczącą różnicą. I to jest to samo wszędzie, nie tylko w Stanach. W Polsce jest dokładnie tak samo. Przecież nauczyciel, nawet dyplomowany, zarabia tak mało, a wiesz, ile trzeba się starać, żeby być dyplomowanym, ile testów trzeba przejść, ile lat trzeba przepracować. I ile trzeba wysłuchać na swój oczywiście temat. No, ale ty masz wolne tak, wakacje. Oczywiście, że tak. Jeżeli masz trzynastkę. Swoją trzynastkę, Grand Polański. Więc łatwo wysnuć wnioski, że praca nauczyciela jest niedoceniana. Bardzo absolutnie, niedoceniana. To jest prawda. Problem jest taki, że nauczycieli jest cały przekrój. Masz nauczycieli fantastycznych, tak, do których uczniowie aż lgną, może nawet za tak bardzo, co tak często przeradza się w problemy. I masz nauczycieli, którzy kompletnie się do tej pracy nie nadają. To każdy z was takiego zna. I w Stanach zrobili test, czy jeśli będą płacić nauczycielom więcej niż normalnie, to czy oni będą lepiej pracować i czy wyniki ich pracy będą lepsze. Okazuje się, że tak. Okazuje się, że jedynym problemem, jaki jest, to żeby ci nauczyciele się nie wypalili i żeby przetrwali dłużej niż rok. Dokładnie, bo okazuje się, że nauczyciele w szkole na Manhattanie, która została wybrana przez fundację Melindy Gates do tego projektu, który nazywa się The Equity Project. Muszę powiedzieć, Melinda to jest żona Billa. Kiedy wzięła tę szkołę i zaczęła płacić nauczycielom więcej. Ci nauczyciele dostali około 125 tysięcy rocznie, więc zdecydowanie więcej niż ich koledzy z szkół obok. Naprawdę fajnie do tego podeszli, bo to nie jest tak, że wzięli jedną szkołę i potem porównali wyniki z inną szkołą. Tylko wzięli szkołę, porównywali wyniki z podobną szkołą, z dzieciakami, które miały podobny background, czyli z podobnych rodzin, z podobnych miejsc. To nie było tak, że porównali dwie szkoły i tylko na podstawie tego jednego czynnika, czyli wydania większej pensji na nauczycieli, od razu się okazało, że lepiej się uczyły te dzieciaki, tylko zrobili to naprawdę bardzo kompleksowo. Dodatkowo, nie skończyło się na tym, że podnieśli im pensję. Tak. Oni wymagali od nich więcej. Były troszkę większe klasy też. Oczywiście. Właśnie stąd pojawił się ten problem wypalenia nauczycieli, że oni nie dawali rady, bo po prostu dla nich to mogło być za dużo i wolą swoją taką, wiesz, ciepłą posadkę, gdzie nie muszą się wywyższać, nie muszą udowadniać swojej pozycji za mniejsze pieniądze niż właśnie coś takiego. Ale tak, pokazuje to, że budżetówka budżetówką. Budżetówka jest o tyle problematyczna dla mnie zawsze, że z urzędnikami, z nauczycielami jest coś takiego, że oni wiedzą, że dostaną wypłatę mniej więcej niezależnie od tego, jak pracują. A tutaj byłeś motywowany, dostałeś więcej pieniędzy i jednocześnie z tymi pieniędzmi powiedziano ci, masz pracować wydajniej, mocniej i masz nauczyć tych dzieciaków czegoś. To rozwiązanie sprawdza się przy określonych warunkach, czyli kiedy w szkole dajemy więcej pieniędzy, ale świetnym nauczycielom. Nauczycielom, którzy mają ochotę w ten sposób pracować, oni będą wtedy bardziej zmotywowani, bo mam podejrzewam dwa rodzaje ludzi. Jedni ludzie to są tacy, którzy zawsze zostaną przy tym, co im wystarczy. Stwierdzam, że chciałem być nauczycielem. Mhm. Już na początku studiów wiedziałem, ile będę zarabiał. Tak. Wiedziałem, że nie będę zbyt dobrze zarabiał, ale to jest moja pasja. Mhm. Ja nie chcę być napędzany na siłę tymi pieniędzmi, bo ja nie chcę uczyć większej grupki ludzi. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Ale mamy tych wolnorynkowych nauczycieli. Tych, którzy będą uczyć lepiej, będą uczyć więcej, mocniej, wydajniej, jeżeli dostaną więcej pieniędzy za to. No. Widzisz, jak łatwo rozpoznać, kiedy nauczyciel się cieszy? Masz klasę 30-osobową. I zazwyczaj nauczyciele zaczyna lekcję tak. No. I potem jak widzi u jednego albo u kilku uczniów, Zasłuchają, że są tak naprawdę zainteresowani i jeszcze, że wynoszą coś z tej lekcji, to widzisz, że spędza z nimi więcej czasu. No tak. Podchodzi do ich ławki częściej. Widać, że go to cieszy, że on widzi, że jego praca ma sens. Ludzie ci teraz powiedzą, że tak, ja bym chciał być takim uczniem u Karola, o, to by były super czasy. Albo na przykład jakbyście prowadzili lekcję we dwóch, to by było jeszcze lepiej, Karol i Wodek. A, to było super, jakby się tak... Ty mówisz, dobra, to dzisiaj się będziemy uczyć, a ja tak, no przestań! Wszyscy kapkami rzucają na górę. Nie, tu mam się wchodzić dyrektor i tak, zwolniony. Co? Paciorek. Ty mi się podoba, zostajesz. Czemu Paciorek nie jest zwolniony? Bo mi się podoba, ty mi się nie podobasz. Karol, bo ty jesteś dyrektorem. No. Ten prawdziwy Karol, ten co siedzi tam, tak, dalej mówi tak.
Nie! Jak też on odchodzę. Idzie, to jedziesz i ściągasz koszulkę i wybiegasz. Nie, i tak podchodzę i ty mówisz tak, tak naprawdę? Ja mówię, nie, bałem się, nara! Pani Joanno Kluzik-Rostkowską, pani jest obecnie ministrem edukacji. Nie, czy pani ogarnie swoją stylową, wygląda pani jak Karol. Jak jakaś wiedźma, no popatrz, wygląda jak jakaś Cruella Demon w tym. No co to jest kuźma za kubrę? Jakaś taka, wiesz, mroczna wiedźma, która nie wchodzi do komnaty, tylko się wsuwa, wiesz. Trochę tak wygląda, ale nie wpadłem na to, jakbyś mi tego nie powiedział. Nie można obrażać innych ludzi. Nie obrażam, po prostu ma f***ową stylowę, nie obrażam jej. Nie powiedziałem, o co mi chodzi. A to proszę, pani Joanno, proszę płacić więcej nauczycielom. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Włodek Markowicz, dziękuję. Jak? Serdecznie. Serdecznie. Karol Paciek, dziękuję emeritum. Dziękuję emeritum, dziękuję też de facto. Ad hoc. Matko Boska. Axis Mundi. A tego nie znam. A, widzisz. I wy, i wszyscy, i my też. Wszyscy już są. Lekko stronniczy.